nad osobą i działaniem Ducha Świętego. Ja usiądę, będzie mi tak sprawniej i zacznę właśnie ten wykład od zwrócenia uwagi na naszą taką adwentową sytuację zbawczą, jaką mamy po niebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego. A sytuacja nasza przedstawia się następująco. Bóg Ojciec jest dalej dla nas Bogiem, tą osobą źródłową, z której wszystko wynika i do której wszystko zmierza, ale osobą bezpośrednio niedosiężną jest nam bliski przez dar Jego Syna. Dlatego ilekroć my modlimy się tu na ziemi, do Ojca, modlimy się przez Chrystusa, Pana naszego. Bo On jest pośrednikiem w naszym zwracaniu się do Ojca. To On stwarza tą sytuację bliskości Ojca Niebieskiego względem nas. On jako Syn Jednorodzony, boska osoba, odwiecznie współistotna, co do natury tożsama z Ojcem. Co do natomiast relacji, jest synowski, jest całkowicie tym, który wszystko, co ma, ma od Ojca i wszystko, czym żyje, to jest życie dla Ojca. To jest przedwieczna tajemnica. I to Jego przyjście do nas, Jego posłannictwo miało swoją odsłonę historyczną 2000 lat temu, kiedy dokonało się misterium paschalne, przyjście Syna Bożego, wstąpienie w postaci ludzkiej, przeobleczenie się w pełni w ludzką naturę, tak, iż Bóg już bardziej się uprzestępnić człowiekowi po ludzku, w sposób po ludzku zrozumiały nie mógł, jak przyjmując ludzką naturę. Dlatego On jest pełnią objawienia tego, co boskie dla nas, na sposób ludzki. Nie jesteśmy w stanie już mieć większego przybliżenia tajemnicy Boga, jak przez fakt, że Bóg stał się człowiekiem. Wszystkie inne próby teraz zbliżania się do Boga, które by pomijały tajemnicę Boga wcielonego, Boga, który stał się człowiekiem dla nas, żebyśmy mogli mieć bezpośredni kontakt z Nim. Wszystkie takie próby będą związane z jakąś formą ideologii, z jakąś formą wymyślania sobie Boga na naszą modłę, filozofowania o Bogu, jakim to On nie jest motorem, zegarmistrzem, architektem, poruszycielem, absolutem. Ostatnio jeden z filozofów takich, powiedzmy, który jest lansowany, się Hartmann nazywa, opublikował taki artykuł gdzieś w Polityce chyba, bo to Kaj podało, że jakiś lament czy żal nad absolutem, gdzie po prostu rozczula się, że ta filozoficzna idea absolutu jest pomniejszana przez to religijne, czy wprost chrześcijańskie mówienie o osobie, jakby to było coś, co ujmuje tajemnicy tego wymyślonego bytu najwyższego. Człowiek chciałby mieć do swojej dyspozycji tą ideę Boga i żeby ta idea orbitowała na, właśnie wokół mojego centrum, mojego myślenia. Tak zawsze było, tak wszystkie religijności były konstruowane. Ja jestem w centrum, a wszystko ma się kręcić wokół mnie z Bogiem łącznie. On ma się troszczyć o moje interesy, o moją pomyślność, jest ważnym obiektem na orbicie mojego życia. Tymczasem w wierze, którą dał nam Bóg, interweniując w naszą historię, rzecz ma się zupełnie inaczej, to jest przewrót.
to człowiek ma orbitować, czy zataczać coraz bliższe kręgi, aż po zjednoczenie z Bogiem ma zataczać, ma obchodzić naokoło, jakby mówię, obchody nasze, tak? Tajemnice Boga i to tajemnice Boga wcielonego. Więc sytuacja ma się obecnie tak, że Jezus, wypełniając misję tu w świecie, zakończył ją na tym etapie historycznym swoim zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem i zasiadł po prawicy Ojca i stawia się za swoim ludem. Tak się modlimy, tak? Ale posłał Ducha Świętego Ojciec i Syn także na świat. Czyli w tej chwili tą osobą boską działającą tu, pośród tego świata, dzięki której mamy możliwość rozpoznawania Chrystusa jako Syna Bożego, jako Pana i Zbawiciela, zarówno w sakramentach, jak i w samym Kościele, jak i w innych tych znakach, które Chrystus ustanowił, tą osobą jest Duch Święty. Duch Święty nie zakończył swojej misji na ziemi. Jezus Chrystus po wypełnieniu misji wstąpił do nieba. Natomiast Duch Święty jest kontynuatorem misji Chrystusa w Kościele. I teraz jest ten czas, który nazywamy czasem Kościoła, czasem, kiedy jest mistyczne ciało Chrystusa tu na ziemi, wspólnota Kościoła, a tym, który ją kształtuje, buduje, scala, jednoczy, wyposaża we wszystkie potrzebne dary, jest Duch Święty. A więc On jest tą osobą, która działa na ziemi, powiedzmy w takim uproszczeniu mówiąc, i ukierunkowuje nasze życie na to, żebyśmy ciągle korzystali z tego zbawczego pośrednictwa, pomostu, jakim jest Chrystus, i przez Niego zwracali się do Ojca. I tak jest cała nasza liturgia uformowana. I tak jest życie chrześcijanina ukształtowane. Że w Duchu Świętym rozpoznajemy Boga jako Ojca, dlatego On w nas pomaga wydobyć ten okrzyk w kierunku Boga, Abba, Ojcze, a w relacji do Chrystusa, Syna Bożego, On w nas wydobywa ten okrzyk i rozpoznanie, Jezus jest Panem i Zbawicielem. Bo nikt bez tego działania Ducha nie może przytomnie, sensownie tego, może wypowiedzieć werbalnie słowa, ale nie może tego doświadczyć. Bo kto nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Któż z ludzi zna to, co ludzkie, jak nie Duch, który jest w człowieku? Mówi święty Paweł. Podobnie, kto zna to, co jest z Boga w Bogu, jak nie ten, kto ma Ducha Boga w sobie? Tylko ktoś, kto ma Ducha ludzkiego, może zrozumieć drugiego człowieka. Ale też tylko ktoś, kto ma Ducha Bożego, może zrozumieć Boga. I my, mając ten dar, jakim jest Duch Święty w nas, mamy uzdolnienie do tego, żeby zrozumieć, jaką drogą, w jaki sposób, jak żyć w relacji do Ojca Niebieskiego. A zatem sytuacja adwentowa wygląda tak. Z nami jest Duch Święty, który nas kształtuje na podobieństwo Chrystusa i nas łączy z Nim. I razem z Chrystusem zwracamy się do Ojca. On, Chrystus, na ziemi jest obecny sakramentalnie, czyli pod postacią ustanowionych przez siebie znaków, a naturalnie jest po prawicy Ojca, bo w niebo wstąpił i nie zstąpił. I oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Oczekujemy, wołając w mocy Ducha, przyjdź Panie Jezu, Maranata, żeby dopełniło się to, co obiecał, że gdy odejdę, przyjdę powtórnie, aby wziąć was tam, gdzie ja jestem. I to jest nasza sytuacja adwentowa. Ojciec Niebieski w rzeczywistości
swojego zamieszkania, powiedzmy obrazowo mówimy cały czas, niebieskiego, my w naszym zamieszkaniu ziemskim, ale z towarzystwem osoby Ducha Świętego i łącznikiem nieustannie tego przepływu łaski jest tajemnica Chrystusa, prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka, która się realizuje, urzeczywistnia dla nas w naszych zgromadzeniach, w naszej liturgii. Więc to jest punkt pierwszy, w jakiej jesteśmy sytuacji, tak? Czyli Duch Święty jest tą osobą boską, która jest tutaj jako ta, jako pełniąca na ziemi pośród nas, w naszej rzeczywistości stworzonej swoją misję. Druga rzecz warta zauważenia, że w związku ze specyficznym posłannictwem Ducha Świętego, który ogarnia czas i historię, to właśnie osoba Ducha Świętego jest opisywana jako uchwytna w licznych alegoriach, metaforach, porównaniach, które są wzięte z kultury ludzkiej, z żywiołów ziemi, z naszych sposobów komunikowania się, będąc nieuchwytnym, nieujarzmionym, nie do opanowania Duchem Boga, bo jest Bogiem samym, osobą boską, która jest mówimy, sama w sobie, jakby to, co ją charakteryzuje, to jest zdolność bycia węzłem miłości, wyrazem jedności, poświadczeniem jedności. Będąc nieuchwytna, staje się niejako uchwytna na wiele sposobów. Potrzeba na wiele różnych sposobów o nim mówić, żeby z tej sumy, z tej całości wydobyć jakiś pewien kształt tej tajemnicy. Czyli Duch Święty jest porównywany do żywiołów, do tych żywiołów, które oznaczają życie, kojarzą się z życiem, tak? Dlatego Duch Święty będzie jako tchnienie, wiatr, tak? Te porównania. Bo to co żyje, oddycha, tak? Dalej, będzie porównywany do ognia, bo to, co żyje, jest ciepłe, a jak jest zimne, to nie żyje, tak? Będzie porównywany do wody, bo woda daje życie, tak? Woda ożywia. Mówi Jezus w rozmowie z Samarytanką o tym, że strumienie wody żywej wypłyną z serca wierzących, a mówił o duchu, którego miał dać, tak? Żywiołowi ziemi. Dalej, jest porównywany, i potem jest porównywany w różnych odsłonach, także do światła, jest porównywany do jaśniejącej szaty, jest porównywany do obłoku. Mamy różne odsłony. Wśród tych alegorii, metafor, które wiążą się z obecnością i działaniem Ducha Świętego, mamy również metaforę pieczęci. Która w warunkach kultury klasycznej, grecko-rzymskiej, a także i tej bliskowschodniej, czy tam w środowisku, w którym też żył Izrael, miała bardzo głębokie znaczenie. Dzisiaj też ma znaczenie ta metafora pieczęci, ale wtedy miała bardzo mocne i wyraziste. Bo w starożytności, wiemy, pieczęć oznaczała przede wszystkim tożsamość osoby, która tę pieczęć posiada. Różne formy tej pieczęci. Mogła być wisieć na sznurku, na piersi, cylindryczna. Mogła być na pierścieniu. Ta pieczęć w języku łacińskim nosi nazwę sigillum, a to jest zdrobnienie od łacińskiego signum, a tłumaczy greckie sfragis. W naszym języku polskim z tego wszystkiego mamy takie słowo na przykład jak sygnet.
A co to jest sygnet? Sygnet to jest pierścień, którym można sygnować. Sygnet to jest pierścień z umieszczoną pieczęcią, którą można sygnować, czyli wyciskać znak tego, kto nosi ten sygnet, ten znak. Więc były te pieczęcie, oczywiście, które potwierdzały tożsamość danej osoby i powiedzmy certyfikowały, nadawały rangę różnym sprawom, gdzie ta pieczęć była w użyciu. Mogła to być też tabliczka z figurą czy rysunkiem wyrytym albo wypukłym, często opatrzona legendą, napisem naokoło. Była znakiem osoby, która ją nosi. Wskazuje na coś osobistego i nietykalnego. Odcisk takiej pieczęci gwarantował autentyczność pochodzenia pisma lub przynależność do jakiejś rzeczy. Ten cel wysuwa się na pierwszy plan w metaforze pieczęci, także w naszych czasach, że to jest potwierdzenie autentyczności, przynależności danej rzeczy do